Aplikacja Party Radar powstała z myślą o tych użytkownikach, którzy chcą trafić na imprezę, która jest najlepiej dopasowana do ich gustów. W przeciwieństwie do innych aplikacji, a może jakby to, co wyróżnia te aplikacje na tle innych dostępnych na rynku i też pojawiających się co chwilę nowych rozwiązań, jest to, że ta aplikacja opiera się głównie na ocenach użytkowników i są to oceny dokonywane w trakcie trwania danej imprezy. Nie jesteśmy agregatem treści dotyczących tego, co się dzieje na mieście. Mówimy tylko o tym, czy warto gdzieś pójść. Ocena jest bardzo prosta. Mamy trzy główne kryteria. Oceniamy to, czy w klubie jest dużo ludzi, czy mało, czy raczej jest więcej dziewczyn, czy facetów, oraz to, czy cena za wejście jest odpowiednia, ale mamy też ocenę ogólną, która po prostu wyraża nasze zadowolenie z danej imprezy. Zaczynamy od sprawdzenia na mapie, jakie imprezy są w naszej okolicy. Możemy od razu z poziomu mapki wejść w te kluby, które nas interesują, ale możemy też rozwinąć listę, na której po prostu wszystkie kluby w danym mieście się znajdują. Wchodzimy i widzimy oceny, których już udzielili inni użytkownicy. Natomiast to, co jest bardzo istotne, wchodzimy również w zakładkę, w której widzimy ludzi oceniających daną imprezę i będąc na miejscu, weryfikujemy, czy gust danej osoby i ocena, jakiej udzieliła, zgadza się z tym, co my odczuwamy. Dzięki zrecenzowaniu ocen innych wystawionych przez innych użytkowników, aplikacja uczy się tak naprawdę naszego gustu i to jest, wydaje nam się, przewaga tej aplikacji nad innymi, że faktycznie dane, które zobaczymy przy następnym otwarciu, będą już danymi spersonalizowanymi do naszego gustu. Pomysł na aplikację tak naprawdę powstał w głowie Sebastiana, który jest jednocześnie twórcą i myślę, że to jest coś, co każdy, kto miał okazję przemierzać miasto w poszukiwaniu fajnego klubu, gdzieś tam przeżywał. Po prostu potrzeba sprawdzenia, zanim wejdę do klubu, czy faktycznie jest warto tam wchodzić, tak? A ocena ta najlepiej jakby oddawana jest przez innych ludzi, a nie przez ogólne rekomendacje od klubów właśnie.